będziesz stał? Co? Będziesz stał? Kongres Kamy. Mam przyjemność poprosić o zabranie, zagajenie spotkania pana prezesa Kongresu Nowej Tradycji, pana Janusza Korwin-Mikkego. Bardzo proszę. Zagajenie, to może? Tak. To może nie gaje. Gajowy. Nie ma, panie burmistrzu, witamy, witamy pana burmistrza Środy. Tylko proszę, żeby się... Teraz przyjechał kolega Reichel ze słynnej rodziny. Poznaję, tutaj widzimy, stoi. Panie burmistrzu, prosimy do nas. Ja nie siedzę. Ja nie będę siedział. Proszę usiąść. Proszę Państwa, jesteśmy w ciekawym momencie, bo ja przez całe lata, już wiele tych lat, prawda, prawie 70, z czego ponad pół wieku prorokuję upadek socjalizmu i wreszcie tutaj perspektywa stała się realna. Naprawdę to wszystko upada. Bo jak powiedział słusznie Robert Paulsen, ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że bankrutują. Więc właśnie ten ustrój szczęśliwie bankrutuje. Bankrutuje, pozostaje pytanie, co dalej? Trzeba po prostu mówić o nadchodzeniu epoki postsocjalistycznej. To oczywiście będzie ogromny wstrząs dla ludzi. Ja na przykład na moim portalu ktoś postawił pytanie z komentatorów. Właściwie dlaczego ludzie ciągle wierzą w socjalizm? Dlaczego ciągle ludzie chcą, żeby im dawano coś za darmo? I ten komentator, inny komentator odpowiedział mu tak. Słuchaj, jak siądziesz do stołu i rzucisz psu ochłap, to on ze stołu nie odejdzie. Będzie otwierał mordę i domagał się, żeby dać mu znowu za darmo jeszcze więcej. Jeżeli ludziom dano raz coś za darmo, to ludzie nawykli do darmochy i chcą dalej mieć coś za darmo. A to, że w wyniku tego się prawda, rujnuje cała gospodarka, w wyniku tego rujnuje się moralnie naród, to już nikogo nie obchodzi. Większość ludzi myśli tylko o dniu dzisiejszym, chce się nażreć, naćpać, napić, prawda, takie rzeczy i przyszłość ich nie interesuje. I my jesteśmy oczywiście konserwatywnymi liberałami, ale mamy pewną bardzo ważną wspólną cechę z narodowcami. Mianowicie my mówimy o narodzie, a nie o społeczeństwie. Społeczeństwo to ci, co żyją dzisiaj, natomiast naród to są my, nasi przodkowie, nasze dzieci i my mówimy o narodzie. Nie może być tak, żebyśmy dzisiaj się zadłużali, brali pożyczki, tak jak Grecy, prawda, my też mamy pożyczki. Niemcy mają większe zadłużenie w stosunku do PKB niż Grecy. Że my bierzemy te pożyczki, a potem nasze dzieci nie spłacają. Nasze dzieci nie mają prawa głosu. Nasze wnuki nie mają prawa głosu, nasze prawnuki, które jeszcze nie ma na świecie, nie mają prawa głosu. I my nie mamy prawa się zadłużać i mówić, a niech oni spłacają. Bo my mówimy w imieniu narodu, a nie w imieniu społeczeństwa. Jego ekscelencja Donald Tusk pytany, dlaczego nie realizuje obietnic wyborczych, że miał podatki obniżać, prawda, że rozsądne rzeczy, oświadczył, że on nie jest od tego, żeby realizować abstrakcyjne zasady, tylko po to, żeby spełniać wolę społeczeństwa. Otóż my mówimy nie. Nie może być tak, żeby spełniać wolę społeczeństwa. Gdyby tata i baba Słowikowie siedzieli sobie na gałęzi i było się biorą Słowicząt i padało w głosowaniu, czy mają fruwać, to by wygrało nie, bo fruwanie jest niebezpieczne, można się karę skręcić. Trzeba je zwalić z gałęzi, nie fruwają, bo umieją. I dlatego trzeba tak samo postępować z ludźmi. Każdy człowiek umie sobie radzić w wolnym rynku, tylko musi to robić. Jak Polak wyląduje w Chicago, gdzie ma załatwionego pozwolenia na pracę, to po dwóch dniach jakąś pracę sobie znajduje, nie? Nielegalnie, bo nielegalnie znajduje sobie, nie? No to tym bardziej znajdzie sobie w Polsce, gdzie zna język, prawda? No, więc nie ma sprawy, nie trzeba człowiekowi pomagać. Trzeba zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli my dajemy bezrobotnemu zasiłek, to my tego człowieka niszczymy. Bo on od tej pory już nie polega na sobie, tylko on myśli, żeby dostać kolejny zasiłek. Ja pamiętam taki wywiad z takim, byłem w Ameryce wtedy, z takim milionerem, panem Piszczykiem, polskim milionerem, który mówi tak. Ja przyjechałem do Ameryki, byłem młodym człowiekiem
Już trochę się dorobiłem, stanęłem na nogi, a tu kryzys. No i przez kilka tygodni tam, prawda, nie miałem pracy. Głód zaczął drgać w oczy. Ja nie mając pieniędzy, poprosiłem przechodnia o papierosa. I on minął mnie z szyderczym uśmiechem. Ja jestem temu człowiekowi wdzięczny do dzisiaj, bo ja wiem, że gdyby on mi dał tego papierosa, za chwilę bym poprosił nas do tego przechodnia o 10 centów. A tak, zawstydziłem się, zebrałem, jeszcze dzień, dwa głodowałem, znalazłem pracę, potem lepszą pracę, i dzisiaj jestem milionerem. No to zrozumieć, że mój ojcotelec, że nic tak nie niszczy narodu, jak fawory dawane tym, którym, na które oni, tym, którzy na nie nie sługują. Nie ten niszczy naród, kto wymorduje połowę jego członków. Tylko ten, kto go demoralizuje. Bo popatrzmy, Żydzi stracili połowę swojej substancji ludnościowej, a jaką sobie się potęgą. Bo w wyniku tych prześladowań najlepsi Żydzi przeżywali, najmądrzejsi przeżywali, najsilniejsi przeżywali. I dziś są potęgą. Przekonacie, jeżeli narodowi będziemy dawali za darmo pieniądze za to, że nie pracuje, to my go zniszczymy moralnie. Patrzmy na PO. Jak ona wygrała wybory? Bo obiecywała, że wyżebrze 300 miliardów. No tak powiedziała, że my wyżebrzemy z Brukseli 300 miliardów. Ten, kto najwięcej wyżebrze, ten jest najlepszym politykiem w Polsce, tak? Naród żebraków, a przecież patrzcie, co robią z ludźmi. Przedsiębiorca. Kuszą go dotacjami, subwencjami. To już nie jest przedsiębiorca. Jak temu przedsiębiorcy damy za darmo coś tam, to on już ma złamany kręgosłup. To już nie jest przedsiębiorca, tylko żebrakiem. Bo on ile razy będzie miał kłopoty, to już nie myśli o tym, jak tu zestrukturować firmę, tylko myśli, jak tu dostać kolejną subwencję. On już jest złamanym człowiekiem. On już nie jest samodzielnym przedsiębiorcą, tylko klientem tego państwa opiekuńczego. To co trzeba zrobić? Trzeba wrócić do normalności. Zlikwidować państwo opiekuńcze. Państwo mi się zajmie tym, czym powinno. Wojskiem, policją, polityką zagraniczną, to wszystko leży. A państwo zajmuje się gospodarką, pomaganiem ludźmi, a na wszystkim kradnie. Robi lewe interesy. Marnuje nasze pieniądze. 90% budżetu, pieniędzy z budżetu nie powinno iść w ogóle przez budżet. Wtedy by się nie marnowało. Ale one idą przez budżet i tam siedzi banda złodziei, na te pieniądze rozkrada. Buduje się autostrady o połowę drożej niż w Niemczech. Mamy stadion, który miałby kosztować 500 milionów, kosztuje 2 miliardy, a jeszcze się nie skończyło, może być 2,5, zanim dojdzie do euro. Bo ten Sejm wydał ustawę, że wszystkie inwestycje związane z euro będą robione bez przetargów. Ludzie, którzy głosowali za tym, są wspólnicy przestępców. Ci ludzie w wolnej Polsce staną te sądy, takie głosowanie. To otworzyło drogę bandzie złodziei. To tylko u nas, na Ukrainie jest to samo. Czytam artykuły, że na Ukrainie 50% inwestycji jest rozkradzione. To, jak u nas ten stadion miał kosztować 500 i będzie 700, a liczy 2 miliardy, to nie pół, a 2/3 jest marnowane i rozkradzione. Co tam Ukraina? Polak potrafi. Otóż to, żeby wiadomo, że grabią do siebie. Więc jeśli tylko pozwolimy, żeby pieniądze szły do Warszawy, do Brukseli, to wiadomo, że zostaną rozgrabione. Jedyna szansa, żeby zostały tu w naszych portfelach, w naszych torebkach, u nas. I wtedy my swoich pieniędzy będziemy pilnowali. A jeżeli je stracimy, to nasza wina, a nie urzędników. I nawet to będzie taniej, bo nie będziemy ich opłacać. To jest normalność. My sobie nie potrafią tego wyobrazić. Dzisiejszy Polak po prawie 100 latach rządów komuny, prawie 100 latach, bo w Stanach był też przecież socjalistyczny, po 100 latach rządów czerwonych, nie potrafią sobie wyobrazić tego. Jak przychodzili, jak przed rok 1918, nie wyrywali socjaliści, kulewiacy i górale, to tu Wielkopolska myślała o oderwaniu się od Polski. Banda biurokratów zaczęła zalewać Wielkopolskę. I niestety sprowadziła Wielkopolskę do
takiego samego poziomu, jak w skorumpowanych monarchiach rosyjskiej i austriackiej. Dokładnie tak. Na jazd Galicji, na Wielkopolskę. Dokładnie tak było. Dokładnie tak było. I musi być odwrotnie. Ta kultura zachodnioeuropejska musi być narzucona tamtym regionom. Trzeba wrócić. Jest odwrotnie niestety. Jest odwrotnie. Bo to jest bardzo wygodne. Dostać posadę rządową. Nie trzeba już podnosić ryzyka. Nie trzeba myśleć. Tylko rząd daje posadę, prawda? Rząd mówi, że zrobi to, to i to. Jak to się zrobi, no to wszystko w porządku. Jak ten. Jak nie pomoże, to da się człowieka na inną posadę, tak? To pamiętamy za komuny, się nazywało karuzela stanowisk. To jest w nomenklaturze dzisiaj, to nie może stracić. I koniec. I koniec. Także musimy przywrócić wolność, ale i ryzyko. Ale i ryzyko. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nie może być wolności bez odpowiedzialności. Człowiek może być wolny pod warunkiem, że ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Ja na przykład pamiętam, byłem na spotkaniu, to był Nowy Dwór Gdański. Jakiś płynek był na spotkaniu. I mówi, panie, to jak pan by rządził, to można by tę marychę tam dać. Tak, ale ja bym pana nie leczył za darmo. Nie byłoby leczenia za darmo? Nie. A to ja nie będę palił. Człowiek rozsądny. Teraz zdajmy sobie sprawę, ilu ludzi ćpa, pije, dlatego, że wie, że w razie czego będzie miał darmową opiekę lekarską. Pomyślmy o tym. A? Czy my nie jesteśmy odpowiedzialni za to, moralnie oczywiście tylko, że my stwarzamy takie warunki? Byłem w Gdańsku wiele lat temu, już 10 lat temu, spotkanie, tłumne spotkanie, sala troszkę szersza od tej, na długość taka sama, nawaliło się tam, nie wiem, 500 osób. Ja stałem na stole, bo miejsce pod stołem było już zajęte. No i stałem na stole. Jakiś facet mówi, wszyscy stali, ale mówi, panie, ja nie chcę być panu prezydentem. A dlaczego? No bo jak pan będzie prezydentem, to ja będę zarabiał nie 2000, tylko 4. Powód jest, prawda? Nie, on bardzo lubi się tłumaczyć, panie. Bo dzisiaj, to ja tam są te podatki, prawda? Ja dostaję z tych 4000 na rękę 2. Ja te 2 przypijam. Prawda? Rodzina żyje z pensji żony, ale w razie czego? Mieszkanie kwaterunkowe, marne bo marne, ale z tych 2000 zebrane, dofinansowywane. Lekarz w razie czego? Marny bo marny, ale jest. Tak? Emerytura w razie czego? Marna bo marna, ale jest. I szkoła dla dzieci marna bo marna, ale jest. A jak pan prezydentem, to jak dostał do ręki całe 4000, ja bym je przepił. I z czego by żyła rodzina? No to jest klasyczny wyborca lewicy. Ten człowiek chce być bydlęciem, które się wydoi, ale i nakarmi. On nie chce decydować za siebie. Po co on decyduje? To jest ryzyko. Jak ja wybiorę złą szkołę dla dziecka, to ja ponoszę odpowiedzialność, żona mnie okrzali, tak? A jak państwo narzuci program, to ja nie ponoszę odpowiedzialności. No, taki program, widocznie tak musi być. No, tak musi być. A jak ten? Czytam ponad pół roku temu, że rolnicy hiszpańscy wyrażają wdzięczność rządowi, że rząd wziął się za rozwiązanie problemu otyłości ich dzieci. Rozumiecie państwo? Rząd rozwiązuje problem otyłości mojego dziecka. No nie, konsekwencje, nie? A? Rada Miejska Nowego Jorku. Rada Miejska Nowego Jorku obradowała nad tym, też pół roku temu, żeby zakazać używania w knajpach soli. To bardzo konsekwentne. Naukowcy obliczyli, że sól powoduje nadciśnienie. I gdyby zakazać soli, to rocznie 47 Nowojorczyków by mniej umierało. Jeśli można zakazać palenia marihuany, od czego, o ile wiem, nikt nie umiera, to czemu nie soli? No, jeżeli raz przyjmiemy zasadę, człowiek jest bydlęciem, za który odpowiada jego właściciel, no to oczywiście można zakazać również soli. Dlatego wszyscy mówią o tej marihuanie, a nikt nie powie się ważniejszym problemem, dotyka każdego, nie tylko tych, co lubią marychę. Dlaczego ja nie mogę pójść do apteki i kupić jakieś chcę lekarstwo? Przecież niecałe 100 lat temu każdy mógł pójść do apteki i kupić dowolne lekarstwo, bez recepty nawet. Nie musiał mieć recepty.
czyli wiedział, co chce. Farmaceuta patrzył pacjentowi, farmaceuta widział, że rozsądny jegomość, prawda, wie, o co mu chodzi, to mu dawał lekarstwo. Po co recepta? A co, on jest idiota? Że chce sobie zaszkodzić? No nie, prawda? A szczelnik można było kupić na aptece. Po prostu i zwyczajnie. Bo człowiek wiedział, że jak człowiek otruje kogoś, to gdzie siedzieć, gdzie wisieć, jak to było. To była kara śmierci. Jeśli człowiek wiedział, że taka sankcja obowiązuje, no to wtedy można pozwolić ludziom kupować arszenik. Dzisiaj pan Breivik zabija 100 osób, no i co, dostanie 5 lat pobytu w psychiatryku i to wszystko, przypuszczam. Bo nie ma odpowiedzialności. Teraz pytanie. Czy mamy dalej żyć w państwie opiekuńczym, w państwie socjalistycznym, gdzie ludziom właściwie to wolno wszystko, bo za nich odpowiada państwo, ale nie ponoszą odpowiedzialności? Chcemy ludzie wolni i ponosić odpowiedzialność za swoje czyny. Czy jesteśmy gotowi odpowiadać za siebie, za swoje żony, dzieci? Czy my możemy za to odpowiadać? Czy my chcemy? Bo ktoś może chcieć być niewolnikiem. No porównajmy status człowieka wolnego i niewolnika. W Ameryce w wieku XIX, pod koniec, nie było podatku dochodowego w ogóle, ale przeciętnie dochodowy podatki było około 3%. W Anglii były potworne podatki, wtedy 5%, czyli prawie dwa razy wyższe niż w Ameryce. Ludzie uciekali z Anglii do Stanów Zjednoczonych. A w Rosji, w Prusach były 7%, uzbrojenia duże. Biurokracja, więc najwyższe podatki były w Austro-Węgrzech, 12,5%, stąd słynna bieda galicyjska. Po ulicach chodził taki wariat, nazywał się Józef Piłsudski, wysyłał wolną Polskę, mądrzy ludzie kiwali głowami, Stańczycy, i mówili, jak ten wariat dorobia się do władzy, to podatki wzrosną dwukrotnie. Rzeczywiście, w 26 roku podatki wynosiły już 25%. Potem przed inny socjalista Adolf Hitler, podatki wynosiły 33%, dzisiaj wynoszą już 55%, a w Polsce w tej chwili sprawdzą z ZUS-em i tak dalej, wynoszą 83%. W Rzymie starożytnym niewolnik musiał oddać swojemu panu 90% tego, co zarobił poza domem. Teraz porównajmy. Wolny Amerykanin 3% podatku, my 83%, a niewolnik 90%. Gdzie my jesteśmy na skali między wolnym człowiekiem a niewolnikiem? Bo to liczby decydują. Ale pamiętajmy o jeszcze jednym. Pan zabierał niewolnikowi 10%, ale musiał za to dać mu wyżywienie, mieszkanie i ubranie. Ale musimy to sami sobie kupować. Obiektywnie to mam status gorszy od niewolnika w Rzymie. Pytanie, czy my możemy te czerwone pijawki wreszcie pogonić? Bo to już nie ma w tej chwili sposobu. Ja jestem konserwatysta, nienawidzę wszelkich gotowych przewrotów. Ale to czerwone plugastwo, które nas oblazło, jest w tej chwili tak bezczelne, że się w ogóle nie ogranicza w niczym. Oni uważają, że będą już rodzili, traktują ludzi jak bydło, głupie, które w nich wierzy, ogląda telewizję, prawda, i wierzy to, co oni tam gadają, głosuje na nich. Oni uważają, że mogą kraść dalej, marnować, prawda. Następny samolot zbudują za 4 miliardy. A co to? Ludzie są głupi i to wszystko przełknie. Pytanie, czy mamy to pozwolić, czy nie? Otóż to zbankrutuje. I musimy się wstawić do myśli, że będziemy żyli w normalnym świecie. No dla nas to będzie, bo my wiemy, o co chodzi, ale dla niektórych ludzi, którzy nie rozumieją, o co chodzi, to będzie tragedia. Przez pierwsze kilka dni. Potem jak zobaczą, że daje się żyć, prawda, jest i praca, i pieniądze, jak się pracuje. My mówimy tak. U nas człowiek, który ciężko pracuje, będzie miał dobrze. Pamiętajcie, że 85% amerykańskich milionerów to ludzie, którzy dorobili się pracą własnych rąk. Miliarda tak się nie zdobędzie. Ale milion tak. Polak przyjeżdża, pracuje, bierze na kredyt dom, potem pracuje w tym domu, remontuje go, pracuje jako cieć w swoim własnym domu, prawda? Potem bierze na kredyt drugi dom, trzeci, czwarty z tych dochodów, z tych dwóch pierwszych. Po paru latach jest już milionerem. Jak nie pije, jest oszczędny, to się dorobi. Tak można. Człowiek pracowity, zaradny, będzie miał u nas dobrze. Człowiek, który ma pomysły, będzie miał u nas dobrze. A człowiek, który i ma pomysły, i pracuje ciężko, będzie miał bardzo dobrze. Ale obiecujemy, że człowiek, który nie tylko jest idiota, ale jeszcze jest leń, będzie miał bardzo źle.
To jest sprawiedliwość w odróżnieniu sprawiedliwości społecznej. Tylko on krótko będzie miał bardzo źle, bo jak nie zostanie mi za darmo, no to z rozpaczy weźmie się do roboty. Przestanie mieć bardzo źle. Głód jest znakomitym doradcą. Także, no tak, bo czy tutaj daje się za siłę 500 zł, nie? No i on za to wegetuje, nie? Już, a nie chce pracować, bo straci ten zasiłek. Czytam na przykład w prasie, że człowiek jest na zasiłku, dostaje tam jakiś nędzny właśnie ochotę, 500 zł czy ileś, i on sobie uskładał i kupił za 1000 zł używany 30-letni samochód. To mu zabrali ten zasiłek. Chciał granić, sobie dorabiać tym samochodem, jeździć, prawda, i tam sobie dorabiać. Albo się chorą wody, żonę wozić, a niech piechotą trawuje do przychodni, nie? Tak się traktuje człowieka, jak bydle. Bo jak my bierzemy od kogoś zasiłek, to się od niego uzależniamy, tak? Otóż nie. Jedyny sposób, żeby się uniezależnić, to zabranie tych wszystkich zasiłków. To jest bardzo tanie, bardzo sprawne, oczywiście. Nikt nie broni działania firmom charytatywnym. Będą. Nikt nie może zabronić. Pomagać bliźniemu. Jesteśmy narodem chrześcijańskim. Pomagamy bliźniemu, ale to nie jest tak, że ten bliźni ma wiedzieć, że mu się należy ten zasiłek. Nie, on musi czuć, że należy od łaski człowieka. Ja słyszę słowa o godności człowieka. Powiem słowo godność, to zmieniło zupełnie znaczenie. Kiedyś człowiek przymierał głodem i nie wziął ani grosza od nikogo. Mężczyźnie nie wolno było wziąć pieniędzy od kogo, bo spadał, już nikt z nim nie rozmawiał, już nie był w towarzystwie. To był człowiek, który żył godnie. Dzisiaj przez godnie rozumiesz, jak dam duży zasiłek i mogę sobie kupić kolorowy telewizor i coś tam jeszcze. To wtedy jak żyje godnie. Na zasiłku. Słowo godnie zupełnie zmieniło znaczenie. Nie mówimy o tym, żeby... Ale pamiętajmy, że co to oznacza? Oznacza, że jeżeli tak zrobimy, to będziemy szli w górę, jak profesor Rybiński pytany, co by się stało, gdyby Kornigiewicz dorwał do władzy, oświadczył 3 miesiące potwornego burdelu, a potem wzrost gospodarczy 15% rocznie. Dokładnie tak by było. Dokładnie tak by było. 15% to nie jest dużo. Nawet 20% to nie jest dużo, oznacza, że jak mam 5 czasu, to po ruchu mam 6. No to nie jest jakaś taka specjalna, pewna rewelacja 20% zrobić. To byłoby, to byłoby. Tylko musimy przestać marnować te gigantyczne pieniądze. One są marnowane, ale co więcej, przepisy wydawane przez tych biurokratów hamują nasz rozwój. My zdajemy sobie sprawę, jaki jest upadek technologiczny dzisiaj? Dzisiaj ja słyszę, że linia kolejowa Poznań-Berlin, akurat Poznań-Berlin, będzie remontowana i zajmie to 3 lata. Modernizacja istniejącej drogi. Kurczę, to droga w jeden Konstantynopol. Pod koniec wieku XIX była budowana przez dzikie Bałkany, rękami śmiennych górali, budowaną 2 lata. Jest coś przerażającego. Dzisiaj wszystko trwa latami. No, 2 latami. Nie ma żadnej decyzji, nie ma bezchołowia. Budowana jest trasa, prawda, wytyczona już dawno, grunty zakupione, przychodzi 7 zielonych, prawda, kładzie się w poprzek i wszyscy stają, maszyny budowlane stąd, bo zieloni protestują. Gdzie prawo? Gdzie porządek? Można zatrzymać każdą inwestycję w ten sposób. Zatrzymuje się. Agenci Gazpromu opłacają tak zwanych zielonych i ci protestują przeciwko budowaniu kopalni gazu łupkowego. Oni myślą, że to robią dla ochrony środowiska. Nie wiedzą, że ich szefowie biorą forsę tam od tamtych. Zobaczcie, że wszyscy antyglobaliści protestują wyłącznie przeciwko inwestycjom zachodnim, a nigdy nie protestują przeciwko inwestycjom rosyjskim. To troszkę się nie dzieją, że latają sobie po świecie samolotami, prawda? Robią sobie spędy, to kosztuje. Mają pieniądze. Zdajmy sobie z tego sprawę, co się dzieje. I tu musi panować wreszcie porządek. A nie to, żeby panowała tak zwana demokracja, zresztą nie jest żadną demokracją. Bo grupka 200 osób potrafi swoją wolę narzucić całej reszcie kraju. Tak być nie może. Podam jeszcze raz. Musi rządzić zdrowy rozum, musi rządzić logika, trzeba patrzeć na interes narodowy, a nie kierować się wolą
większości tak zwanego przypadkowego społeczeństwa. Oto, znaczy, nie ma żadnej woli. Ktoś mówi, że na przykład te politycy nie wykonują woli społeczeństwa. Jaka wola? Ja wam zrobię głosowanie na temat tego, czy mam prohibicję alkoholową. Zrobię wam głosowanie parafia po parafii i wygra prohibicję. Zrobię wam głosowanie tych samych ludzi, zakład pracy po zakładzie pracy i wygra zakaz prohibicji. Która wola społeczeństwa jest prawdziwa? Głosowali ci sami ludzie. Co tam ludzie? Patrzmy na posłów. Jak tworzyła się trzecia RP, była dyskusja, jak wybierać prezydenta, tak? I trwała tylko dwa dni, czy głosowanie Sejmu ma być tajne, czy jawne. Z tego wynika, że wszystko tak się kłócili, że wynik głosowania jawnego byłby inny niż tajnego, tak? No, które głosowanie jest efektem woli Sejmu? Nie ma nic takiego, zrozumcie. Nie ma nic takiego. Są interesy, które rządzą, nie ma woli ludu. Nie to myślicie, że się spełnia, czy nie spełnia. I nie ma czegoś takiego. Takiego zwierzęcia. Tylko się to mówi na ten temat i banda złodziei wykorzystuje tę wolną wolę ludu. Przy pomocy telewizji kształtuje tę wolę ludu, żeby wolno było kraść. I o to tym złodziejom chodzi. Słyszycie o groźbie globalnego ocieplenia? Przecież wiadomo, że nie ma żadnego związku między tym a globalnym ocieplenia. Może nawet w ogóle nie być globalnego ocieplenia, ale teraz uczelni mówią, że w ogóle tam grozi globalne ociepienie. Całkiem możliwe, że Unia Europejska będzie wydawała w dalszym ciągu 200 miliardów euro rocznie. 200 miliardów euro rocznie. Na walkę z globalnym ociepleniem, a wspólnota niepodległych państw, czyli Rosja i sąsiedzi, będą wydali 100 miliardów rocznie na walkę z globalnym ociepleniem. No nie o to chodzi, żeby ta banda złodziei dostała do ręki te 100 miliardów, a ona już 10% z tego sobie potrafi zwinąć. I o to chodzi. Są gigantyczne pieniądze. Te stały stadion to małe piwo. Przy tym ile się ludzie chcą ukraść. Tam jest korupcja. Nie tu. Tylko tam mają takie aparaciki przeciwposłuchowe i noszą sobie w kieszeniach, tam wiedzą, kiedy się ich posłuchują. Także pamiętajcie. Winien jest ustrój. Grabie grabią do siebie i dlatego nie wolno pozwolić grabić. Po prostu. Trzeba zabronić politykom wtrącania się do gospodarki. Ale dlaczego politycy zajmują się gospodarką, a nie załóżmy polityką zagraniczną? To ja wam powiem dlaczego. Bo jak urzędnik zajmie się polityką zagraniczną i on zamyśla jakiś genialny traktat, traktat, który zapewni Polsce na 20 lat pokój, podpiszą go nasi sąsiedzi, my podpiszemy Hosanna. Co on dostanie? 10 tysięcy premii, tak? Albo może 20. A jak załatwi firmie koncesję, której ona by nie dostała, to dostanie 2 miliony. Tak? Dlaczego on ma się zajmować polityką zagraniczną, a nie gospodarką? Proste. Dlatego trzeba nie pozwolić rządowi zrobić wolę gospodarki. Rynek ma rządzić, bo rynek to my. Czerwona hołota w nas mawia, że rynek teraz się burżuje. Nie, to my. Wiecie, kto to jest rynek? To są kobiety. To są miliony gospodyń domowych, najważniejszych elementów gospodarki. Bo to nie przedsiębiorcy, nie te darmoty decydują o gospodarce, tylko te miliony kobiet, które chodzą od sklepu do sklepu i szukają tańszego i lepszego towaru. I one zmuszają tych producentów do robienia tanich i dobrych towarów. To jest rynek. Właśnie te... O, mężczyźni też oczywiście, ale to... Wydają pieniądze na ogół kobiety. I to jest rynek. To jest rządy konsumenta. Nie producenta, tylko konsumenta. To konsument ma rządzić. A człowiek pracy ma stać na dwóch łapkach. Szpitale nie są po to, żeby pielęgniarki miały pracę. Szpitale nie są po to, żeby lekarze mieli pracę. Tylko po to, żeby chorzy byli dobrze leczeni. Fabryka butów nie jest po to, żeby szewcy mieli pracę. Po to, żebyśmy my mieli buty. I mamy w nosie interes szewców, interes lekarzy i pielęgniarek. Bardziej interes pacjentów i tych, co buty noszą. Nie jest ważny interes kolejarzy, tylko tych, którzy jeżdżą kolejami. A nie muszą wcale jeździć kolejami, mogą jeździć samochodami. Jak słyszę, że nie można otworzyć... Wreszcie się PO wzięła, pan Gowin się wziął, prawda, i chce otworzyć zawody. Niech otworzą dostęp do zawodu, to już taksówkarze protestują, tak? Człowiek pracy. Ale ten taksówkarz, który protestuje przeciwko
wolnemu rynkowi w dziedzinie taksówek, to chcę, żeby był wolny rynek w dziedzinie adwokaturze, że ja mógł sobie wybrać na niego dobrego adwokata. A adwokat, który protestuje przeciwko wolnemu adwokaturze, to chce jeździć tanią dobrą taksówką. Nie możemy słuchać tego adwokata jako adwokata. Słuchajmy go jako konsumenta taksówki. Trzeba pytać nie ludzi pracy, tylko konsumentów. To oni powinni rządzić społeczeństwem. Bo konsument ma jeden interes, żeby towary były dobre i tanie. A człowiek pracy ma jeden interes, żeby zrobić byle jaki, sprzedać to możliwie drogi. I dlatego państwem chcą rządzić konsumenci. My mówimy w imieniu 38 milionów konsumentów, a nie w imieniu 12 milionów ludzi pracy. Powiedzmy sobie jasno. Bo ja jestem w pracy, a potem 16 godzin jestem po pracy. To moje zdanie jako człowieka po pracy się liczy, a nie moje zdanie jako człowieka pracy. Człowiek pracy ma służyć człowiekowi konsumpcji, wbrew temu co mówią socjaliści. Bo celem jest konsumpcja, a nie produkcja. Po to jest fabryka, mówiłem, żebyśmy mieli towary, a nie po to, żeby dać pracę ludziom. Nie, ta, nie ten rząd jest dobry, który tworzy miejsca pracy, tylko ten, który je likwiduje. I jeżeli ja przyjdzie do mnie mój syn i powie mi tak: tata, mogę ci zreperować samochód, zajmie mi 2 dni, ale daj mi do pomocy mojego brata, razem będziemy to robili 4 dni. On stworzył miejsce pracy, nie? A to jest idiotyzm. Ten jest lepszy, to zrobi to w mniej czasu. Uważam po to, żeby robić to w mniejszej ilości, żeby likwidować miejsca pracy. A oczywiście natychmiast powstają nowe przemysły, że gdyby na przykład nie zlikwidować dyliżansów, to by nigdy nie powstały linie kolejowe, bo skąd by wzięłyby ludzi, prawda, na tych, co budują tory i tak dalej. Najpierw trzeba by było wyrzucić z tego, z produkcji dyliżansów. Być musi. Cały postęp polega na likwidacji niektórych gałęzi i powstają nowe gałęzie, ale związki zawodowe na to nie pozwalają. Odbronią miejsc pracy. Patrzcie, zamiast jednego pociągu przewoziłoby ludzi 7 autobusów. Nie raz na 8 godzin, tylko co godzina byłby autobusik, nie? Kolejarze mówią, że tak nie można, to likwidować miejsca pracy. Ale czyli zamiast jednego maszynisty, jednego konduktora byłoby 5 kierowców autobusu. To miejsc pracy byłoby więcej. Ale związek zawodowy kolejarzy by stracił składki od swoich członków. On tego nie dopuści. Musimy złamać potęgę związków zawodowych. To jest bardzo proste. Wystarczy skasować ustawę o związkach zawodowych, która daje im przywileje. Czego mają przywileje? Nie działają na podstawie ustawy o stowarzyszeniu. Zwyczajnie. Bez żadnych przywilejów. I od razu się okaże, że potęga związków zawodowych jest mitem. To rządy dają im tę władzę. Dlaczego im dają? Żeby kraść. Bo taki związek zawodowy szewców, to on domaga się podwyżki. Walca podwyżkę. Szewcy zarobią 1000 zł. Rząd dolicza podateczki, wacik, picik i tak dalej. I buty idą w górę o 100. Związek zawodowy stolarzy walca podwyżkę o 50 zł. Rząd dolicza wacik, picik i tak dalej. Stół idzie w górę o 100. I szef zarobił 50 zł. Stolarz zarobił, tylko potem ten stolarz kupuje buty. A szef kupuje stół. I okazuje się, że on jako człowiek pracy zarobił 50 zł. Ale stracił jako konsument. Proste? No. I dlatego rząd popiera ludzi pracy, żeby strajkowali. Popiera związki zawodowe, bo sama rząd z tego 5 dych od jednego, 5 dych od drugiego, tak? Po prostu. Po prostu. Dlatego właśnie każda ustawa w Polsce jest konsultowana z tymi złodziejami z rządu, powiatem przedsiębiorców i wnioskami zawodowymi, czyli sami ludzie pracy, pomijając tych złodziei z rządu. Natomiast, gdzie konsumenci? Co by to zdanie konsumentów? Na tym polega socjalizm. Się dba o ludzi pracy, a nie dba się o konsumentów. To trzeba postawić na nogi. Proszę Państwa, to mogę jeszcze gadać godzinami, bo tutaj
Zawodowiec jestem i mam to opanowane, więc mogę w nocy obudzony tak gadać. Ale nie chodzi o to, że chcę pogadać, trzeba coś robić. Dlatego bardzo proszę, nadchodzi ten czas, być może już tej wiosny zaczniemy obalać tę skorumpowaną bandę, być może na jesieni, bo ludzie chcą przytykać euro. Jeszcze euro przytrzymają, na ten stadion przytrzymają, trudno zacisną zęby, no, ale na wiosnę im pokażą, na to wakacje. Więc o to chodzi, żeby to, te pochodnie wiedzy przekazywać ludziom. Trzeba się organizować. Bardzo proszę, żeby się możliwie dużo osób zapisało dzisiaj do Kongresu Nowej Prawicy, bo to trzeba coś działać, proszę Państwa. To nie jest tak, że się samo tak obali. Pamiętam za komuny mi tłumaczył prokurator, że socjalizm na pewno zwycięży. Ja mówię, to po co walczycie o socjalizm? Jak zwycięży, na pewno siadajcie na tyłkach, czekajcie, jak zwycięży. Otóż my nie mówimy, że samo się zwycięży, tylko trzeba troszeczkę to pomóc, nie? Trzeba temu pomóc, trzeba wyjaśniać ludziom, jak to będzie działało, trzeba wyjaśnić, co robić po tym, jak to już się rozwali. To jest ten bardzo ważny moment. Bo nie tylko my się pojawimy jako prezydenci, ale taki pan Ikonowicz i czy inni socjaliści też przyjdą, na pewno, że to wszystko wina obrzydliwego kapitalizmu. Panie, kto wygra? Czy my, czy on? Tylko my musimy uświadamiać wszystkich znajomych, krewnych, pracy, na czym polega prawdziwe nieszczęście. Dlaczego ta banda złodziei nigdy nas do telewizji nie dopuszcza? Patrzcie, dyskusja o emeryturach, tak? Jesteśmy jedyną partią, w ogóle nie dopuszczoną do tej dyskusji. A nie radzą się w ogóle nie rozumiemy. Bo mamy logiczne argumenty, bo mówimy o zasadach, które oni łamią. My mówimy jasno, nam nie o to chodzi, że dopłacili 10% czy nie 10%, nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o to, że jeżeli raz złamiemy zasadę, że wolno jest trzymać umowy, to dzisiaj podniosłem emeryturę do 67, a za 3 lata powiedzą, że niestety przykro nam bardzo, ale pieniędzy jest jeszcze mniej niż było, a więc trzeba podnieść do lat 75. Być może mężczyznom do 70, a kobietom do 75, bo kobiety żyją dłużej, jak wiadomo, ale to jest logiczne, znajdą takie wnioski feministki, które za tym zagłosują oczywiście. Przecież po prostu oni opłacają, nie? Przecież to są feministki, to są ich suki łańcuchowe. Przecież one dostają pieniądze. One dostają pieniądze. To są pieniądze od tych męskich rządów, prawda? Od tych męskich szowinistów, po to, żeby szczekały, tak jak im się każe. Szczekają. Także po to są hodowane. Otóż, proszę Państwa, to trzeba jasno sobie powiedzieć, prawda? Musimy wyjaśniać, o co chodzi, to jest jasne, proste i logiczne. Ludzie mówią, no jasne, proste i logiczne, ale to jest takie proste, jak to może działać? No może działać, naprawdę może. Stresowali, że cep też działa. Łom też działa i można im spokojnie tej bandzie ludzi rozwalić głowę. To nie jest wymyślne, ja wiem, że laserowy karabin jest droższy, tańszy, najwięcej zarobić na przemysłowi zbrojeniowemu, ale cep też jest dobry. Otóż, proszę Państwa, proste rzeczy działają bardzo dobrze i my mówimy o prostych i jasnych rozwiązaniach. I liczymy na Państwa, że Państwo się przyłączą, bo na to, żeby zwyciężało zło, żeby trwało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Więc nie bądźcie obojętni, zapisujcie się do Kongresu Nowej Prawicy i będziemy walczyli, żeby wreszcie do Polski wróciła normalność. Dziękuję za uwagę. Gospodarz tego terenu Wielkopolski, chciałbym tutaj właśnie nawiązać do słów prezesa Janusza Korwin-Mikke, który powiedział, proszę Państwa, zapisujcie się do Kongresu Nowej Prawicy. Ja bym tak chciał, przepraszam, tak niegrzecznie znam ten, czy jest tutaj Stowarzyszenia Koliber? Tak? Bardzo mi miło, że jesteście, tylko widzicie, mam do Was koledzy apel i taką przy okazji prośbę. A, bo Cię Wojtek nie poznałem, przepraszam. Mianowicie, spotykacie się co tydzień, reprezentujecie myśl konserwatywno-liberalną, tylko co z tego, że macie stowarzyszenie i sobie czytacie i rozwijacie te myśli. Żeby przeprowadzić to, co mówi prezes, to potrzebujemy szabę. Ale niestety, żyjemy jeszcze w demokracji, a demokracja polega na tym, że musimy się tam znaleźć.
Nasi reprezentanci tam muszą się znaleźć. Nie musi ich być dużo. Bo chcę przypomnieć, że w Sejmie pierwszej kadencji prezes miał tylko 3 szable i rozwalił Sejm. Więc my, jakbyśmy mieli tych szabel trochę więcej, to go możemy zrobić dużo. To tak jakoś wszyscy, a mnie polityka nie interesuje, tamto nie. No ale szanowni młodzi ludzie, zobaczcie. PO i PiS zabetonowało wam scenę polityczną. Tam za nimi nikogo nie ma. Ja już nie mówię o nas, tylko o was. Wy się spójrzcie w tą sprawę. Wy musicie w swoim gronie wypracować swoich reprezentantów, żeby was reprezentowali. Bo stanie obojętnie, to co powiedział prezes, nic nie z działami. Będą robić z nami, co chcą i robią. I robią, zobaczcie. Fajnie to wyglądało, że przeciwko ACTA wyszło tyle tysięcy młodych ludzi mimo mrozu. Pokazaliście wspaniałą sprawę, jestem z was dumny. Że wtedy te 30, te ileś tysięcy przy minus 30 stopni, ileś godzin potrafiliście przemaszerować ulicami miast Polski. Tylko dlatego, że to was bezpośrednio dotknęło, a tu nie chodzi o ACTA internet. Bo gdyby wprowadzić ACTA, to tak jak ten kolega, wiceprezes kongresu, pojawił się w butach, znaczy w sandałach, to byś dzisiaj jeszcze w samochodach nie było hamulców hydraulicznych, to by jeszcze może było koło drabiniaste w samochodzie. Zobaczcie, nie powstaje żadna nowa fabryka samochodów, bo tu chodzi o to, żeby tym koncernom, tym wszystkim zablokować konkurencję. Oni wszyscy duzi, co już obrośli w pióra, mówię, jako przedsiębiorca. Boją się konkurencji, a wolny rynek, wolność stwarza konkurencję. Stwarza konkurencję i dlatego my, konsumenci, wolny rynek zadecyduje o tym, jak będziemy dzielić nasze pieniądze. I wtedy każdy znajdzie pracę, tylko trzeba przeciwko tym dużym się zebrać. I całe szczęście, żeście się obudzili w te mrozy. Ale to nie wszystko, tak jak prezes mówi, przychodzi wiosna, idzie jesień. I weźmy nasze sprawy w nasze ręce. Ale żeby to zrobić, no niestety, została tylko jedna rzecz. Trzeba wejść do jakiejś konkretnej opcji politycznej i chwycić tę szablę w dłoń. Dziękuję. Panie prezesie, drogie panie, koledzy, koleżanki, widzę tutaj na sali, że przodują młode pokolenia. Bardzo się cieszę, że pomimo iż od kilkudziesięciu, właściwie już można powiedzieć, prawie bez mała 100 lat, ideologia socjalistyczna uderza do polskich głów, ale mimo wszystko widzimy tutaj przy tym zebraniu, trzeba powiedzieć, że nie mieszczącym się w tej sali, które notabene podejrzewam, że główne przekaziory medialne pominą w ogóle milczeniem, a jeżeli pokażą to w taki sposób, że jakby się tutaj nic nie działo, ale sami jesteście świadkami tutaj, będąc obecni, że wolna myśl i te ideały, one są żywe. One dzisiaj może, jak patrzymy, bo ja też jakby należę do takiego pokolenia, które się wychowało w czasach, gdzie ta jednomyślność i Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, pan Janusz jako rocznik wojenny jeszcze był wychowany przez pokolenia rodziców i dziadków, którzy pamiętali najbardziej normalne czasy. Ja już należę do tych troszeczkę bardziej zepsutych. Niemniej jednak, żeby nie przedłużać mojej wypowiedzi, chciałem powiedzieć coś takiego, że dzięki temu, że dzisiaj technologia, łączność i można powiedzieć media i przekaz informacyjny staje się coraz bardziej niezależny. I w tym upatruję szansę na to, ażeby pomimo właśnie tego, iż główne media pisane, czyli Gazeta Wyborcza, Polityka, Przegląd i tak dalej, to są takie najstraszniejsze i najczarniejsze przekaziory pisane, czy też wszelkiego rodzaju telewizje, które w tej chwili brylują na naszej scenie medialnej, to dzięki właśnie niezależności internetu, dzięki wszystkim narzędziom internetowym, właśnie ta wolna myśl może być przekazywana, mówiąc, z ust do ust i z ucha do ucha przez was. Jeżeli tu znajduje się w tej sali, myślę, że około 200 osób i każdy z was, to co usłyszał, to co będziecie dyskutować, na pewno
Będziecie o tym rozmawiać. Będziecie przekazywać swoim kolegom, koleżankom, znajomym, rodzicom, innym przyjaciołom. To ma szansę to zaowocować w przyszłości. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że wierzymy w to, że te wszystkie rzeczy, czyli wolny wybór, wolność przekazywania słowa, informacji, konkurencja, właśnie to, że nie czekamy, aż ktoś nam coś da, bo ten ktoś, kto coś nam niby daje, on w sumie dokładnie 2 albo 3 razy więcej musi nam zabrać. Tak ten mechanizm działa. Mało tego. Ja akurat jestem już teraz, no, przepraszam, od 10 lat jestem praktykiem. Wiem, że zupełnie inaczej jest, kiedy się do tej władzy człowiek chce jakby dorwać, że to tak określą, a troszeczkę inaczej jest, kiedy ją musi sprawować. I faktem jest, że bardzo trudno czasami podejmować decyzje takie niepopularne, trudne do zrozumienia, ale trzeba, kiedy jest się przekonany, że w efekcie tego, co zrobimy, będzie pozytywny wpływ na nas wszystkich, właśnie nie patrzeć po szczególny Kowalski czy jakieś grupy interesu i tak dalej, tylko właśnie my jako całość, jako naród, musimy być święcie przekonani, że te rzeczy w efekcie przyniosą to, że Polska stanie się państwem, w którym będzie się opłacało pracować, oszczędzać, bogacić, właśnie być kreatywnym. I to będzie procentowało, to będzie nagradzane, żeby tak jak nie jest w tej chwili, można powiedzieć, że w pewnym sensie efekt tego, że brakuje tych funduszy emerytalnych i ta dotacja z budżetu państwa na przykład do funduszy emerytalnych musi być coraz większa. No, czego jest efektem? Tego, że młodzi między innymi ludzie uwierzyli w hasła sprzed 5 lat wyborcze, że będą mogli wrócić i polskie PKB tworzyć. Okazało się to oczywiście tak zwykle wielutną bzdurą, bo dokładnie to, co twierdzono, że się obniży podatki, zmniejszy się biurokrację, zrobiono dokładnie odwrotnie. I młodzi Polacy, nasi koledzy, nasi znajomi, mnóstwo ich jest, pracują na PKB Niemiec, Anglii, no, wielu, wielu innych krajów i tam płacą składki, a tych składek nie płacą tutaj. Dzięki temu nasi emeryci, można powiedzieć tak, jak pan Janusz powiedział, że najlepiej będzie, jak poprą partię czynem i umrą przed terminem. To było najlepsze rozwiązanie. Zobaczcie, minęło 30 lat bodajże od ukucia tego hasła, jakie ono się stało znowu aktualne. Demografia robi swoje. Wiadomo, że przy tych cenach towarów, tych obciążenia, tej pracy, dzieci będzie rodziło się jeszcze mniej. No, w efekcie tego dzieciaki, można powiedzieć, których się coraz mniej rodzi, dług, który już im zostawimy, który zresztą notabene cały czas rośnie, spowoduje, że na dobrą sprawę wszystkie kraje socjalistyczne, do jakich Polska się zalicza, staną się całkowitymi pustyniami. Dlatego Europa, która kiedyś emanowała na cały świat kulturą, techniką, gospodarczo emanowała, handel kwitł tutaj, rozwijała się, emanowaliśmy na cały świat. No zobaczcie, jak to działało kiedyś, a dzisiaj co? Europa się zapada. Zapada się, bo zabijamy wartości, na których została jej potęga zbudowana. Wybieramy się wiary, wybieramy się wartości wolności, prawa własności, prawa do życia i to wszystko przekręcony kręgosłup nas, Europejczyków, można powiedzieć, że stawia nas w takim rzędzie samobójców na przyszłość. Oczywiście nie można popadać w jakieś czarnowictwo, ale trzeba mieć pewną świadomość, że od tych podstawowych rzeczy, jeżeli będziemy uciekać, będziemy się od nich odwracać, będziemy patrzyli tylko na showmenów i tych, którzy dobrze mówią i tylko dobrze wyglądają, ale właśnie tak się robi, że showman, który bierze duże pieniądze, on będzie wszystkie możliwe rzeczy wam sprzedawał i obiecywał cuda i różne wierzby i gruszki na wierzbie. I bardzo łatwo w takie mity i rzeczy uwierzyć, ale konsekwencje tego na przyszłość mogą być naprawdę opłakane. One już są dzisiaj opłakane, bo nie wiadomo, co się będzie działo, ale raczej czeka nas naprawdę poważny wstrząs. Poważne wstrząsy nas czekają i myślę, że wtedy znajdzie się miejsce na was, na te młode pokolenia ludzi, którzy wsłuchawszy się w te słowa, i uwierzą w to i będą chcieli działać i to będzie dla was wszystkich, dla nas wszystkich, bo mówimy właśnie, że my wszyscy jesteśmy tym narodem, liczymy na to, że Polska stanie się tym zarzewiem wybuchu i powrotu do wartości, jakim jest wolność, własność i sprawiedliwość. I tego z całego serca wam, drodzy moi współziomkowie, życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z Państwa by chciał zadać prezesowi jakieś pytanie, ma jakieś wątpliwości? Bo widzę, że nie ma. Proszę uprzejmie. Takie konkretne pytanie, jeżeli chodzi o mechanizm ekonomii. Jeszcze co tłumaczy Henry Hazlitt, jeżeli chodzi o cła. Mianowicie wyobraźmy sobie sytuację, że Polska występuje z Unii Europejskiej i wówczas rolnictwo, które w Polsce nie jest dopłacane, nie ma dopłacanych pieniędzy do funkcjonowania, nie jest konkurencyjne w stosunku do zachodnich rolników. Wówczas dla konsumenta oczywiście jest to korzystne, a rolnicy się przebranżawiają, czyli wszystko jest w porządku, jak najbardziej się z tym zgadzam, tylko że to jest mechanizm niezdrowej konkurencji. Czy jest to wtedy dopuszczalne, żeby wprowadzić cło, które wyrównuje tą zaburzoną, sztuczną konkurencję? Czy jest wtedy dopuszczalne właśnie to cło, wbrew temu, co mówi Henry Hazlitt? Nie widzę powodu. Dam panu przykład konkretny. 15 lat temu Nowa Zelandia całkowicie zniosła dopłatę do rolnictwa. Efekt? Zbankrutowało 18 farm. Natomiast australijskie kiwi, jabłka, a nawet masło opłacało się eksportować do Europy. Przewozi się 20 tysięcy kilometrów prawie, a jeszcze sprzedawały się do Europy. Bo w wyniku dzika konkurencja zmusiła rolników do robienia tanio, no i sprzedawało się. Więc to jest konkret. To jeszcze ja to chciałem. Nie tylko Nowa Zelandia, Argentyna również. Nie ma do opłaty. Jeszcze jedną chciałem taką uwagę, ponieważ z przyjaciółmi śledzimy tutaj poczynania prawicy w mediach i zauważyliśmy, że jeżeli właśnie się walczy na szable o to, żeby ludzie zrozumieli ideę liberalizmu czy też gospodarki liberalnej, a przy tych poglądach konserwatywno-liberalnych, gdzie jest to skrzydło również obyczajowe, do mediów mainstreamowych głównie się zaprasza właśnie ludzi o poglądach prawicowych a propos tych obyczajowych kwestii, gdzie ludzie mogą źle zrozumieć. Wtedy ja wiem, bo rozmawiam z innymi i wiem, bo oni mówią, jeżeli by rządził Korwin Mikke, to wówczas na przykład by musiał wychowywać swoje dzieci tak i tak, ja się z tym nie zgadzam. A wiemy dobrze, że jeżeli żyjemy w liberalnym państwie, to każdy może wychowywać dziecko jak chce. Tylko że ludzie tego nie rozumieją, bo usłyszą tylko to, co jest w mainstreamowej telewizji. I teraz ja zauważyłem, że świetne byłoby to, żeby, jeżeli już jest w tej mainstreamowej telewizji, mówić przede wszystkim o tych sprawach gospodarczych, a nie obyczajowych, bo właśnie to ludzi może bardziej przekonać niż to, jeżeli będziemy, oni to tak rozumieją. Mówić im, jak mają kogo wychowywać, tak upraszczając to wszystko. Tylko ja mówię, co zauważyłem w rozmowie z przyjaciółmi, co oni mówią a propos tego, co mówi Korwin Mikke, bo widzą tylko to, co jest w mainstreamowych telewizjach. No, pan prezes jest pokazywany celowo, proszę państwa, w takim, a nie innym świetle, albo wprowadzony i wyrywany z kontekstu, z samego sformułowania, że efekt jest taki, o jaki pan mówi. Ale w sumie wie pan co, niech pan nie używa słów i nie wprowadza, bo wiem, że to jest większość prawicowców, takich prawdziwych, tak jak my. Ja jeszcze w telewizji poza Januszem Korwinem Mikke jeszcze prawicowca nie widziałem. Jeszcze koledze, akurat jestem ekonomistą również, chciałem powiedzieć coś takiego, że jest taki właśnie błąd zawsze metodologiczny, przyjmujący i obarczający za wszystko zło import. Generalnie, proszę państwa, to co tutaj mówimy, to jest właśnie wyjście naprzeciw temu, że my wszyscy jesteśmy konsumentami. Bardzo dobrze by się stało, jakby wszyscy wszystko na całym świecie dotowali, a my się tylko zajmijmy konsumpcją, bo to o to chodzi, by towary do nas przyjeżdżały. Eksport jest tylko i wyłącznie koniecznością. Jeżeli jesteśmy w stanie importować za to, co zrobimy, bardzo dużo towarów, to dla nas jest to korzyść. Niech to przyjeżdża tutaj, a my im wysyłajmy tam nasze puste pieniądze, tak robią Amerykanie między innymi z Chinami. To jest dobry właśnie przykład, że nie boimy się importować, bo to niech tylko i wyłącznie pieniądz będzie, że tak powiem, kategorią rynkową. A jeżeli Unia Europejska stać ich na to, żeby dotować do wszystkiego, to my to wszystko bierzmy od nich. Dzięki. Wie pan, ale ja podejrzewam, że ludzie o wiele łatwiej chwytają nonsens, jakim jest, załóżmy, tłumaczenie, że związek dwóch homosiów jest normalnym małżeństwem, to jest dla nich o wiele bardziej nonsensowne niż podatek dochodowy. O wiele łatwiej tłumaczyć, że to jest nonsensem, niż tłumaczyć, że podatek dochodowy jest nonsensem. Znaczy, oczywiście wiemy, że podatek dochodowy jest większym nonsensem, ale tego się nie tłumaczy. Natomiast co do homosiów, to bardzo prosto. Tłumaczy się, ja mam taki grec,
że oczywiście my możemy porozmawiać o małżeństwach homosiów w momencie, kiedy Wimbledon wprowadzi, dopuści parę homosi do turniejów mix. Ten grem załatwia sprawę. Kto jeszcze z Państwa? Proszę uprzejmie. Tam pan w okularach. Apartyjne, łatwiej możemy dotrzeć do ludzi, którzy są zniechęceni w ogóle do partii, nieważne, czy to jest PiS, Platforma, czy nawet KRP, czy w ogóle są zniechęceni do jakiejkolwiek polityki, bo na przykład partia, żadna partia nie wejdzie na uczelnię, nie będzie robić wykładów, tak jak to robi Koliber, zakładamy koła naukowe, robimy dyskusje, wykłady, nie wejdzie do szkół, nie będzie robić lekcji dla dzieciaków, tak jak my zaczynamy taki projekt też teraz robić. Czy partia też nie zrobi demonstracji ulicznej, która zbierze takie, tak dużo ludzi, jak to zrobi stowarzyszenie, które nie jest kojarzone konkretnie z żadną konkretną partią? My działamy na polu pracy jakiejś takiej organicznej, przygotowujemy grunt, a potem już zależy to od partii, czy ta partia zbierze z żniwa z tego gruntu. Całkowicie się z panem zgadzam. Oczywiście, że tak. Trzeba iść szerokim frontem. Jedni, jak Michalkiewicz, przekonują ludzi związanych z Radiem Maryja, prawda? Inni przekonują byłych partyjnych, inni przekonują naukowców, prawda? Inni przekonują ludzi z ulicy. Każdy ma swoją, tak powiem, branżę, prawda? I przekonuje, kogo tam można. I pan ma to, z jednym tylko się do niego ma tylko zastrzeżenia. Nie bardzo rozumiem, dlaczego, bo ja rozumiem na uczelnię wszystko, ale dlaczego na ulicę? No akurat przygotowanie na ulicy to partie powinny być bardziej sprawne od stowarzyszeń. Stowarzyszenia nie są od pochodzenia na ulicę. Chyba w Polsce jakieś wyjątkowe rozczarowanie do partii, stąd to się chyba bierze, nie wiem, w czym jest rzecz. Tak, właśnie dlatego, że ludzie są zniechęceni do partii, jak mają demonstrować pod szyldem partyjnym, to większość ludzi nie przyjdzie, bo nie chce być kojarzona z konkretną partią. Wszystko się kolego zgadza i ja nie mam nic przeciwko Kolibrowi, między innymi zawsze jakoś tak dziwnie zapominam o wtorku, żeby tam do was przyjść na te wasze spotkania i z wami porozmawiać. Bardzo fajną robotę, jak to się mówi, to u podstaw robicie, to się zgadza. Tylko, że co z tego, że ten grunt przygotujecie, że przekonacie i Kowalskiego, i Ksińskiego, jak jeszcze raz mówię, jak najbardziej działajcie i chcemy z wami działać, tylko mówię. Tylko chodzi o to, żeby w sumie decydować, no niestety taki jest układ, że decydują o układzie politycznym partie, no. Jak będzie taki układ, że będą mogły stowarzyszenia, o w samorządzie jeszcze mogą stowarzyszenia swoich kandydatów wystawiać, ale no niestety w globalnym rynku no musi być partia i wtedy no jednak ta wiejska na razie jeszcze decyduje. Może nam się uda doprowadzić do autonomii regionów i wtedy będziemy jeszcze inaczej rozmawiać. Śląsk już zaczął, myśmy zaczęli w 90 roku, ale idea upadła, może trzeba by do niej wrócić. Może by trzeba było do niej wrócić, bo ostatnio jechałem w pociągu ze Śląska, ze Ślązakami, to tam wszyscy rękę podnoszą i ten senatorem został reżyser Kurz tylko dlatego, że go popierał nie tam PO, nie PiS, tylko dlatego, że popierał ją go ruch Autonomii Śląska, który jest tam, powiedzmy, jest dużą siłą i w sumie oni też przychodzą, jak prezes przyjechał pod pomnik Korfantego złożyć tam z okazji jego rocznicy wieniec, to tam z Nowej Prawicy prawie nie było nikogo, tam byli ludzie z ruchu Autonomii Śląska, którzy, powiedzmy, mają takie same poglądy jak my. Nie wiem, czy znacie to tak, żeby trochę rozweselić ludzi. Dowcip o tym, o próbie chóru śląskiego, jak wychodzi dyrygent, a mówi, ale stwierdzisz? Jo. I sopranem? Jo. I alter? Jo. Basem? Jo. Ale są beginem. Ein, zwei, drei. Nie rzucim się. Tak to jest na Śląsku, no tacy ludzie są patrioci, no, a że akurat lepiej mi się mówi po niemiecku, czy tam taką gwarą, no to trudno, co za różnica, są patrioci polscy. Tutaj kolega co chciał, proszę uprzejmie. Ja chciałem się spytać na temat wielkopolskiej tutaj organizacji Nowej Prawicy, dlaczego jest tak słabo, że tak powiem, zorganizowane. Bo pan się nie zapisał. Ja bym z miłą chęcią się zapisał, raz poszedłem na zebranie, to było jeszcze z Kubietnik organizowane.
teraz już chyba, że już tak i po prostu, że tak powiem, nikogo tam nie było. No, już zmieniły się władze, jest nowy prezes, dzisiaj był konwent założycielski, także za chwilę będzie podobnie restaurowana, mam nadzieję, strona, wszystko. Tu jest nowy prezes regionu wielkopolskiego, dzisiaj wybrany, także za chwilę deklaracje są dostępne. Zresztą nawet jak się wejdzie na stronę Nowa Prawica, w sumie ta centralna, to tam są deklaracje, można pobrać. I wiadomo, że będzie to lokalizacja w Poznaniu, także ta informacja do Państwa dotrze. Dotrze coraz szybciej. Ja tylko jeszcze taką właśnie, jak już tak prezes zaczął od kawałów i anegdot, to ja właśnie jako dowód, proszę Państwa, jak powinno się myśleć, nie budowanie fabryk, tylko innych, to miałem taki przypadek autentyczny w Izraelu. Sala była pełna przedsiębiorców izraelskich, tak tutaj w tej chwili Państwa. I nas siedziało tam paru. No i był kolega Wójcik z Kołobrzegu i mówi tak, wstałem, mówię, proszę panów, my w Kołobrzegu po Związku Radzieckim odziedziliśmy takie wspaniałe lotnisko, teren uzbrojony, bo tam kabel to do prądu to leci taki podwójny, że przecież tam można taką siłę, że cztery fabryki, wody jest pod dostatkiem, łączność, wszystko. No i przyjeżdżajcie, inwestujcie i budujcie miejsca pracy. Rado wstaje taki z tyłu wyznania mojżeszowego i mówi, panie Wojcik, co mi z tego, że pan masz plac? Jak pan mi powiesz, że pan sprzedasz 20 milionów par butów u siebie w Kołobrzegu, to ja tam buduję fabrykę. Czy jeszcze ktoś z Państwa ma pytanie, to proszę uprzejmie. Mam jeszcze takie pytanie, bo pan, panie Januszu, jest zwolennikiem chyba tak idei takich konkurencyjnych walut, żeby była u nas w Polsce. I pytanie, czy to jest stanowisko całej partii, a jeśli tak, to w jaki sposób w tym momencie ściągać podatki? Nie no, to akurat formalnie w programie partii czego takiego nie ma, tylko cytujemy laureata Nobla, profesora świętej pamięci von Hayeka, prawda, który to właśnie propagował tę ideę. Ale przypominam, że wielowalutowość istniała na przykład w PRL-u, gdzie można było płacić w złotówkach, a również w bonach towarowych PKO. I jakoś system się tego nie rozwalił. W Unii Europejskiej też istnieje wielowalutowość. Można płacić w euro, można płacić w Polsce w złotówkach, prawda, również. Można płacić w funtach i w euro. Jest wielowalutowość i jakoś nic się strasznego nie dzieje. Także to nie jest żaden wielki cymes wielowalutowość. Szkoda właśnie, że straciliśmy szansę, że nie zrobiono zasady, że w każdym kraju euro można płacić walutą każdego kraju i zmusi walutę do konkurencji. Odpowiadając konkretnie na pytanie płacić podatki, odpowiem, słyszał pan o fenomenie zanzibarskim. Jak likwidowano kolonializm, to osobną kolonią był Zanzibar, osobną Tanganika, teraz powstała Tanzania, połączyły się z sobą. Tanganika. No i w Zanzibarze rządził taki jakiś były sierżant, który został szybko marszałkiem. No i wprowadził walutę zanzibarską, którą natychmiast zaczął psuć. Wtedy wstąpił fenomen zanzibarski. Do czego ludzie zaczęli używać pieniędzy drukowanych przez rząd? Do płacenia podatków oczywiście wyłącznie. Natomiast między sobą zostali się, wie pan w czym? W srebrnych talarach Marii Terezy, które ludzie mieli zmagazynowane i schowane w skarpetę. I tym się głównie rozliczali. Także ludzie są sprytni i sobie dają radę. Jeżeli któraś waluta będzie psuta, no to przestaną się w niej rozliczać. I tylko podatki będą płacone. Kto jeszcze z Państwa? Tam proszę, śmiało. To jest problem, który chyba tutaj w większości nie będzie dotyczył, bo to są za młodzi ludzie, ale nie wiem, pan powie, w jaki sposób ja sobie mam zniszczyć tak zwanego homo sowietikus. Bo wyrastałem w takim okresie, w jakim i mimo tego, że podoba mi się to, co pan mówił zawsze, to we mnie to tkwi. I jak ja mam się tego wyzbyć? We wszystkich w nas to tkwi. We mnie też jest taka chęć, żeby coś sobie sprywatyzować, bo wiadomo, że oczywiście nie płacąc. Bo jeśli tylko można grabić, to się oczywiście grabi. Taka chęć zawsze występuje, bo świadoma i trzeba to kontrolować oczywiście. Natomiast widzi pan, człowiek ma niepowstrzymaną chęć stanięcia w kolejce po coś, co dają za darmo.
ale jest bardzo prosty sposób, żeby to chętnie zwalczyć. Zlikwidować miejsce, które dają za darmo i wtedy pan po prostu nie będzie miał gdzie stanąć, bo nie będzie tej kolejki. W związku z czym z konieczności. I po jakimś takim człowiek przywyka do tego, że już nie ma gdzie stanąć, to jest rzeczywiście trudne zwalczenia. Na przykład znaleziono kiedyś po roku 89, znaleziono jakiegoś przedsiębiorcę, zresztą rolnika z zawodu, który postanowił zarobić budując prom przez, nie pamiętam, przez Wisłę, czy nie pamiętam przez co. No i upatrzył sobie, że w tym miejscu jakby zbudował prom, to by zarobił duże pieniądze. No i łaził od instytucji do instytucji, szukając takiej, która by mu wydał pozwolenie na założenie prom. Okazało się, że w myśl tych przepisów, to była zaraz po Wilczku, nie potrzeba żadnej zgody, każdy może sobie ten prom, wtedy, teraz już nie można, ale wtedy można było zrobić, tak? Ale o tego nie mógł zrozumieć. Bez tego papierka, no nie potrafi tego zrobić. Musiał mieć papiery, czy ma zgodę, prawda? To jest to, co właśnie pan mówi, że homo sovieticus, no po prostu no, musi mieć od naczelstwa, prawda, jakiś tam papież, prawda, z pieczątką oczywiście, pomaga, musi być, prawda, pieczątka czerwona, bez tego też oczywiście nic się nie. Także to jest oczywiście ciężkie do zwalczenia, ale wie pan, no, wolna konkurencja, mówi, jak zobaczy, że sąsiad ten prom postawił, to on już drugi, prawda, zrobi. Z przykrością będzie miał w sercu ten zadryt, że mu papierka nie dano, ale trudno, no, trzeba się przyzwyczaić, nie ma na to rady. To jest rzeczywiście, to jest bardzo poważna sprawa, ludzie tego nie rozumieją. Jak ja na przykład tłumaczę, że przecież może być w państwie no 500 urzędników, a nie 500 tysięcy. No to jak to bez urzędników, prawda? No to jest coś strasznego. Wprawdzie minister pracy u pana Camerona w Anglii tłumaczy, że każdy jeden urzędnik to jest dwóch bezrobotnych, no bo trzeba nałożyć podatki na utrzymanie tego urzędnika i oczywiście przedsiębiorcy muszą zwolnić tych dwóch bezrobotnych, ale to jest nieintuicyjne. On widzi tego zwolnego urzędnika, a nie widzi tych dwóch bezrobotnych, którzy nagle zyskali pracę dzięki temu. Tego nie widać. To gdzieś tam jest, prawda? On tego nie widzi. Jeżeli ja tłumaczę, że przecież w Królestwie Polskim było 500 urzędników państwowych, a dziś są komputery i pewno wystarczyło 200, no to ja dlaczego nie zrozumiałem. No to gdzie nie ma tych urzędników? No ja mówię, no tak, no byłoby ministrem finansów, składałoby się z ministra, no być może jednego czy dwóch zastępców, to wszystko. Na razie podpisuje umowy na początek roku, prawda? Nie ma tak, że od finansów się cokolwiek dostanie za darmo, bo minister finansów nie mógłby nikomu dawać nic za darmo, więc mógłby sobie siedzieć i obmyślać kluczki finansowe, łowiąc ryby jednocześnie, prawda? Nie musiałby nieustannie tkwić w ministerstwie i odpowiadać na tysiące trudnych, kłopotliwych pytań, prawda? Także żądaj, znaczy chciałem powiedzieć. Jeżeli ja mówię, że na przykład nie ma potrzeby, żeby byli urzędnicy, którzy dają zezwolenia na budowę. Jak to? To każdy mógłby sobie wybudować dobrą firmę. Tak, oczywiście byłoby prawo, w Krakowie było prawo magdeburskie, prawda, czy gdzieś tam prawo chełmińskie, prawo byłoby oczywiście. W każdym miesiącu byłoby być inne. Wcale nie jest powiedziane, że w Polsce musi być jednakowe prawo budowlane. Wcale nie. Byle było jasne, proste i zrozumiałe. Byłyby jakieś lokalne settlement act, które mówią, prawda, co w danym osiedlu wolno budować, a czego nie wolno. Na przykład kupuję sobie ziemię w tym osiedlu i wiem, że nie wolno mi wybudować domu wyższego niż 2 piętra. Koniec. Ale mam gwarancję, że sąsiad mi nie postawi wieżowca pod oknem. A jak chcę budować coś wyższego, to kupuję sobie w innym osiedlu, prawda, gdzie wolno i koniec. I nie trzeba do żadnego urzędnika. Żadnego urzędnika do tego celu nie potrzeba. Jeżeli ja przestrzegam A, prawa budowlanego, B, tego settlement act, nie wiem, jak po polsku mówi panie burmistrzu, plan miejscowy, no tak. Tylko taki poważny, tak naprawdę, tego osiedla, a nie taki fikcyjny. Ty może być zmieniony. Masz, ty nie może być zmieniony. Bo u nas te plany są zmieniane. Zmieniane są co roku. Co to jest za plan? To jest zmieniane co chwila, prawda? Za łapówkę u nas jest zmieniane. No ale jest zmieniany, no. Ja wiem, no tak, przygadałem. W każdym razie, jeżeli nie można wybudować w Warszawie trasy, prawda, która jest zaplanowana od 1930 roku, nie można zbudować, bo jest zmieniony. Przed chwilą zmieniono trasę już zaplanowaną autostrady, która miała od wschodu mijać Warszawę. Już odmieniłam przed chwilą. Dosłownie parę dni temu. Także zmieniane są co chwilę. No. I to nie ma tej stabilności. No. A teraz popatrz. Powiem, no dobrze, a jeżeli ten dom się zawali? To teraz też się zawalają czasami domy. Ale kto ma większy interes w tym, żeby mi się dom nie zawalił? Ja wkładam w to pieniądze?
czy jakiś urzędnik, który daje im pieczęć? Chyba ja, nie? Ja będę tego pilnować, a nie urzędnik. A jeżeli dom będzie brzydki? No, cóż, chodzą po ulicach brzydkie dziewczyny i nie zakazujemy, no szpecą ulicę, niewątpliwie, ale... Jakoś to znosimy i jeszcze socjaliści nie padli na pomysł, żeby robić na jakąś państwa operację plastyczną wszystkim. Także jakoś to działa. Ponadto jak dziewczyny idą na prywatkę, czy się teraz nazywa imprezka, tak, to zawsze biorą sobą jedną brzydką, żeby na jej tle ładnie wyglądać, więc na tle jednego brzydkiego domu ulica będzie wyglądała prześlicznie. A ponadto, jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, to ja taką propozycję. Proponuję pojechać na przykład do Krakowa. Pójść sobie na rynek główny, no, a potem przejście do Nowej Huty. Odpowiedzcie na następujące pytania. Które domy były budowane z kontrolą architekta miejskiego, a które bez kontroli architekta miejskiego? Które są trwalsze i które są ładniejsze? I mi się wydaje, że odpowiedź na te trzy pytania rozwiązuje problem, czy potrzebni są koniecznie w ogóle.